wie, kto wie, kto powie, ile treści mieści się w tej małej głowie. Kto wie, kto wie, kto zgadnie, co w tej małej, małej głowie siedzi na dnie. Może mądre wzory, nieznane do tej pory, lub magiczne stwory, no, no, no. Może już gotowe odkrycia przełomowe lub wynalazki nowe. Kto to wie, no kto? Kto wie, kto wie, kto powie, ile treści mieści się w tej małej głowie. Męczą się profesorowie, każdy mędrzec co się zowie. Przy nich cały tłum się kręci, to adiunkci i docenci. A za nimi konstruktorzy, ten coś doda, tamten złoży. Tu techników błędu szuka, sprawdza, bada, stuka, puka. Ale ciągle coś się psuje, coś odpada, nie pasuje. Więc uczeni zniechęceni, chylą głowy zawstydzeni. A profesor przełożony, do papugi śle ukłony, zapytując ją uprzejmie, czy współpracy się podejmie. Pisze do niej: zrozum sama, to w nauce biała plama i na wiedzę to światową rzuca cień. Ona na to: drogi panie, znam od dawna rozwiązanie, więc odpowiedź dam gotową w jeden dzień. Kto wie, kto powie, ile treści mieści się w tej małej głowie. Kto wie, kto zgadnie, co w tej małej, małej głowie siedzi na dnie. Może mądre wzory lub magiczne stwory, może już gotowe wynalazki nowe. Kto wie, kto wie, kto powie, ile treści mieści się w tej małej głowie. Kto wie, kto wie, kto zgadnie, co w tej małej, małej głowie siedzi na dnie.